Cześć, to będzie pierwszy film taki pełnoprawny, długi na tym kanale. Ze mną. No, z Hanią. I trochę sobie. No i trochę o nas opowiemy. Potem wam pokażę moją stajnię i trochę wam coś tam poopowiadam, popokazuję. No i może potem coś razem zrobimy, więc może niech Hania zacznie. Ogólnie jestem wyższa od Sary, ale w tym kadrze to wygląda, jakbym ja była niższa. O tyle chyba jestem wyższa. Może tego. Dobra, nie musisz tego tłumaczyć, okej? No, chyba pewno świata mnie zna, bo już widziałam dużo. No i ogólnie się nazywam Hania. Sara, zostaw tą muchę. No i ogólnie, nie, pewno, jak ktoś ogląda da to pewno z bazy, z Mrągowa, to pewno mnie znam. Mnie. No i ogólnie ja czasem nie umiem się wysłowić. No i ja bardzo lubię koty, lubię danie spaghetti, czasem rosół, Sara, zostaw tą muchę. No i czasem jeździłam konno, ale po prostu miałam taką słabą stajnię, że się wypiszałam, bo pani, jak się nauczyłam jeździć, to od razu się gapiła w telefon. Idę po co. No i ogólnie, jak pani tak robiłam, to pies ja... Pies mi żarto. Nie wiem skąd to mam, ale to żar. Sara kiedyś była taka mała, po prostu lubiła też trochę dużo. Wtedy nie kumała, co to jest bycie chłopczycą i lubiła delikatnie różowe i ciągle widzę głowy lalek lol po jej pokoju się walają. Dlatego, bo nie podniosę go, bo on mnie gryzie, felek, właśnie tu. Właśnie! Bo ten je zjada, ten, on wszystko zjada, ja wam mówię, on wszystko, przyniosę poduszkę, którą zjadł. No i ogólnie ja jestem fajna. Proszę bardzo, co on robi, no? Co on robi? To jest mały diabeł. Wrę poduszkę, ja też na bazie raz gryzłam plastikowy kubek, każdy mówił, że ja go jem, bo wygryzłam taką ogromną dziurę i ją zjadłam. Aha, what the fuck? Co? No tak nie jem za bardzo plastiku, tylko czasem gryzę. A każdy uważa, że ja go jadłam. Aha. Jak to oglądasz? Ja to gryzłam, nie jadłam. Dobra, może teraz ja okay. Trochę o sobie opowiem. Nazywam się Sara. No i od bardzo dawna jeżdżę konno. No nie aż od tak dawna. Ja dłużej jeżdżę od niej konno. Tak, ale ona nie galopuje jeszcze, ja już galopuję na lądzie. No bo moja pani normalnie, patrzcie, ja się nauczyłam jeździć, to ona tak. A jak zobaczy, to wszystko poprawia, jak mam wszystko dobrze. Okej. A to jej wina nie ma. No dobra. Przepraszam was na chwilę. Moja pasja koni zaczyna się od niedawna, no, zaczęła się od niedawna, dlatego, bo kiedyś to się nie interesowałam w ogóle końmi, no, a teraz to już, konie to jest moja pasja całkowicie na całe życie. Hania, nie łaź mi po pokoju. Wy nie widzicie, szkoda, że wy nie widzicie, co ona odwala. Ona jest szalona. No i też, zaczęłam kolekcjonować figurki, szyć hobbyhorsy i na razie użyłam jednego. Już mam w planach dużo więcej. No. W ogóle opowiem wam taki story time ostatnio z Łódki. Był z tego shorts. Ona nie nagrała drugiej części i ja tego nie rozumiem. Czytajcie sobie. Nie, po prostu z tej... Nie, po prostu... Ała! To nie miało być w ciebie, to miało za łóżko. Ostatnio jak byłam na Łódce, to szyłam kantar i w ogóle szyłam kantar z takiej skórki i igła mi odleciała. Normalnie podleciała. Szkoda, że nie pokażesz tej skórki. Dobra, mam ją na dole, nie chce mi się po nią iść, potem wam pokażę, okej? Okay? Była w tym, była w filmie. Potwierdzam, złamała jej się igła. Normalnie były takie dwa kawałki skóry, a jej się na tym złamało.
Wiem. Pół się wbiło, pół się złamało. No wiem. No i nie wiem, co mam tu więcej wam do powiedzenia. Myślę, że będziemy mogli powoli przychodzić do stajni, chyba że Hania chce coś jeszcze o sobie opowiedzieć. A może powiedz swoje ulubione danie, kolor i wszystko. Nie. Bo mój ulubiony kolor to fioletowy. Okay, a jej to jest zielony i najbardziej lubi barszcz z uszkami. Nie, ja nienawidzę barszczu z uszkami. Ona żartuje. Dobra, przejdź. Ale uszka są najgorsze. Barszcz w ogóle jest niedobry. Dobra, nie. Lecimy do stajni. Drapie się, chłopak. Od góry mam takie piękne łyseczka. Cześć. Dobra, przechodzimy do stajni może, co? A może mnie pokaż? Aha. Nie wiem, co ona robi. No dobra. No to to jest moja stajnia. Mój tata mi ją zrobił. Taka drewniana. A ja mu pomagałam. Hania wcale nie pomagała. Ona żartuje. To tu jest galaria. Nie, wyrywaj mój nóg. Jezu, no. Nie gryź mi nosa, nie gryź mnie. Ten. Hania, możesz być cicho. No to tu jest galaksior. Co ty robisz, no? Dobra. To jest galaksior. To jest szczurmi. Czemu Felek na obroże ma gumkę? Bo no, odlatuje. Dobra. To jest szczurm. Szczurm, a zrozumiałam szum. Aha. Szumisz. To jest sekretariat, mój pierwszy chłopczyk. No i nie będę wam dużo o nich opowiadała, bo nie ma dużo do opowiedzenia o nich. Jest ta mucha, jest wkurzająca, nie widać jej. Hania, możesz ty? Nie. No. Galaxa to jest 5-letnia klaczka. O, no. Nie wiem, co mam więcej. Jest gniadoszem z rybim oczkiem jednym, bo drugie ma brązowe. Lebnem. Rybim oczkiem, Hania, to się tak nazywa. On ma dwa rybie oczka. Rybie. Lebie. Jezu. Tutaj szczormiś to jest siedmioletni ogierek SP, a zresztą zapomniałam dodać, ona to jest SP, a nie, to on nie jest SP-kiem, tylko... Nie, to jest SP-k, a to jest ten, czyli szlachetnej półkrwi, a szczorm jest kucykiem walijskim. Weź to stąd. No, przestań! Na wychodny kurs. I ten. No, a to jest sekretariat, to też jest SP-k. Uwaga! A zresztą ona jest skokowcem, on jest skokowcem, on jest ogierkiem siedmioletnim, a on jest ujeżdżeniowcem, to jest... Bombardują nas za ławkami. Aha, to jest ten, to jest czteroletni wołoszek, ujeżdżeniowy. Zresztą za bardzo mu skróciłam grzywę. Widzą, o co w tym chodzi? Nie będę, dobra, zostaw, Hania. Boże. No to tutaj Jezu, myślę, że mogę już przejść do sprzętu. To tu mam taki sprzęt bardziej poza rzeczami takimi, typu właśnie prawdziwy sprzęt. No, to tu jest odżywka, którą sama robiłam. To jest woda z dodatkiem... Spadło. Aha. To jest woda z dodatkiem tego olejku sosnowego, to tak samo. To jest na much, spray na muchy. Ona sama to robiła. Wiem. Ja jeszcze powiedziałam chyba. Nie mówię. Odżywka. I odżywka. Jezu, no. Szczotka. Tu mam szczotkę do grzywy. I szczotkę. Jezu! I szczotkę miękką i szczotkę twardą. A to jest moja szczotka do kopyt. Na razie nie mam innej. Nie uczyszczę, bo konie wychodzą na padok. A potem mają brudne kijki. Kopyta. No. Więc mają taką szczotkę. Odkażesz to ten padok? Już pokazywałam kiedyś na filmiku. Dobra, daj spokój. Filmiku, a nie na filmie. Ten. No, to jest na pierśniczek. Koników. Wspólny. Tu są gumeczki, ale ich nie będę wam pokazywała. A to jest zresztą Znaczy są czarno-przezroczyste. Okej. Okay. Ściereczka. Ściereczka do chrapek. No. Taka kokardeczka Hania znalazła kiedyś i ja ją czasem przypinam do niektórych rzeczy.
No, tutaj mam dwie pary nauszników, jedne kupione, jedne uszyte. Chyba każdy rozpozna, które to które. Ja bym nie rozpoznała. Lepsze tak naprawdę są te uszyte niż te kupione. Prawda, potwierdzam. To jest dereczka sekretariata, bo Storm jeszcze nie ma, będę mu szyła. A to jest dereczka Galaxa. No i w sumie to już więcej nic nie mam. Sztuka! Czuska, pasta, kubeczka, woda. Tak się zaczyna, fajna przygoda. Ona ma odklejkę. To są rzeczy do paszy, ale wam nie będę ich już pokazywała, bo jest ich za dużo. I to potwierdza. Tak, potwierdzam. To jest... Boże, co... Może jeszcze być cicho? To jest o głowie sekretariata. O Jezu, ona ma odklejkę. To jest o głowie Galaxy. Storm jeszcze nie ma cały czas. Odkleił jej się haczyk, a miała taki sam ode mnie. Tak, odkleił się, ale będę go przyczepiała i na razie... I fun fact, to jest od drzwi, gdzie były normalnie kurtki, oto. Tak, prawda. Ale się zerwało i ja sobie wziąłam. To jest nieudana siateczka, którą pewnie będę wyrzucać. Mi oddaj. Dobrze. To są kupione kantarki. To jest kantarek Galaxy, ale już ich nie używam zresztą. A to jest kantarek Sekre. Czemu się spierdziałaś? Nie spierdziałam się, woźno. Bo takie coś. Nie spierdziałam się, ona serio ma jakąś odklejkę. Jezu, zostawisz tego konia. Boże. A wiesz, jak jest we wtorek po angielsku? Dobra, daj spokój. No co? Wednesday. Jezu, nie wiem, co jej jest. Ona ma odklejkę. Pokaż swój sprzęt do... Zostaw to. Ale chcę zobaczyć. Dobra. To jest kantarek jeden uszyty przeze mnie. To jest kantarek drugi uszyty przeze mnie. Gdzie tu się... O, nie mogę chwycić. O, dobra jest. A tu mam takie rzeczy bardziej poza. Wygląda jakby srał. Aha, what the fuck? Hania sprawdza jakieś tam zdjęcia. To jest jedno takie żółte kordy z tasiemki, bo ja robię kantary dla ich tamtych koni. Mam tasiemek dużą. To jest drugie takie kordeo. Zresztą gdzieś mi zaginął mój halter. Aha, nie, dobra, jest na Stormie. Wspomniałam. To jest właśnie uwiązik do haltera. To jest uwiąz sekretariata starym. Stąd dalej go używam, fun fact. Tego też, to jest uwiąz Galaxy. No i raczej tu nic pokażę więcej. Sarę, jak była żopmejką. Aha. Nie. O, zostaw to. No i w sumie to tyle. Może jeszcze zaraz wam coś pokażę, to zaraz wracam. Stwierdziłam, że wam pokażę rzeczy ze straszydeł. Jestem w kuchni zresztą, bo Hania stwierdziła, że to jest najładniej. Aha, to jest dla mnie, to jest dla mnie. No to masz. To tutaj mam polar Minki. W nagraniu pewnie będzie trochę inny kolor niż jest na serio. Poczekajcie, włączę światło. Może teraz jest zwykły? Myślę, że nie. No, ale jak będzie, myślę, że lepiej się... No, zielony, on pójdzie na derkę i może jakieś futerka do kantarków. No. Tutaj mam sprzączki ze straszydeł, karabinczyki zwykłe i sprzączki zwykłe, ale one są gdzieś tam schowane. I czarne. Kółeczka to już mam same zwykłe, mam ich ogrom. Plus takie półkole na głowie. No. Tacuję krówki, kurde. To jest kantarek, który zaczęłam robić. Ale jeszcze go nie skończyłam, taki błękitny. O, z tej, właśnie na tej spórce, na dwóch takich kawałkach mi się połamała igła. Dobra. Dobra. Tutaj mam kolejną właśnie taką skórkę na ogłowie, tylko że czarną. A tu jest błękitna.
Może najpierw wam pokażę zestaw do szycia, łatwiej mi to będzie potem poukładać. Jezu, gdzie to się otwiera? Ich, dobra, wrócę do was, jak to otworzę. Otworzyłam. Dzisiaj sobie w tym poukładałam, na szczęście. Jezu, mucha, no. Ta sama. Sama mi wyleciała. To jest poduszeczka na igiełki. A tu jest ten, no. Tu jest miarka krawiecka i takie coś niższy. Nie pamiętam, jak to się nazywa, dobra? Tu była czarna nić, ale już jej nie ma. Na jednego hobbyhorsa poszła. Tu jest ten. Tu jest szara nić. No i inne nitki kolorowe, różne. Jeszcze zaginęły mi gdzieś nóżeczki, zaraz po nie pójdę. To są guziki, nie wiem, może się do czegoś przydają. To jest, są igły. Czy nie chcę mi kusa złapać, o, to są igły. To jest ten. To jest coś do rajstop, nie wiem co. Szpilki i krata i coś takiego, ale to się połamało przy jednym wkładaniu. Dobra, idę po nóżeczki. Znalazłam nóżeczki, to są moje nóżeczki. Dobra, chowam. Ich, takie są one mocno ostre. Mam od razu. To jest taka bordowa. Tego nie widać. Ona na filmie pewnie będzie fioletowa, ale ona jest bordowa. Ciemnobrądowa. Ponoć to jest do 10. Aha, okej. Okay. Ten. Ta siemka w kaktusy. A 10 to jest dobre? Nie wiem. Też taka kolejna błękitna. Może komuś sprzedam albo oddam. No i w ananasy taki kanter dla Hani uszyłam. Ja mam go, założyłam dzisiaj koniowi. Fajnie. I tutaj taka w motylki, w ogóle jakieś tam rzeczy. No i to są moje rzeczy ze straszydeł. Okej. Chyba zaraz będzie zresztą koniec filmu. Dobra. Zostawiam to tu. No, więc nie wiem, co wam jeszcze mogę pokazać. Teraz, dobra, zaraz myślę, że się widzimy. Wiedzieliśmy, że wyprowadzamy konie na padok. Hania bierze Galaksę, ja biorę Sztorma. Już konie na uwiązach, więc idziemy. Idziemy. Tutaj jestem ja. Dobra, więc już idziemy. Sztorm, nie wjeżdżaj w tyłek. Znaczy nie wchodź. O Jezu. To był namiot zresztą. I zobaczcie, co się stało. Ten namiot stał tu miesiąc. Dobra, dawaj ją tam. A ja biorę Sztorma tu. Dawaj Sztorm. Hop. Raz. Bo to jest ogier. To jest ogier, a tamta to jest klacz. Zresztą sekretariat z nią wychodzi, ale... Ich, nie mogę tego uwięzu odpiąć. Ale Sztorm nie może razem z nimi. Bo jest ogierkiem. Ale weź jej odepnij uwiąz. Normalnie jej odepnij uwiąz i tu powieś. O. Słuchajcie, ja też powieszę, będzie ładny efekt. No. Więc tu jest mały padoczek Sztorma. Ła! Walnęłam się. A tu jest większy padok tych koni. Galaksy najczęściej stoi tu, a sekretariat tam. Ale właśnie idę go prowadzić. Dobra, jestem już u sekretariata i zakładam mu kantar. Kantar już jest. Teraz go zapinam. O, jak zawsze nie mogę. Idziemy. Widzi konia. No już prr. No prr, dobra, idziemy. Doczek powolutku. No dawaj, prr. Dobra. Idziemy. Hop. O. Dobra. No stój. Prr. Nie musisz iść do reszty.
No już czarny zaczął rżeć. No dobra. No to... wodę wszystko mają. Nie pokażemy trening. Jaki znowu trening? No. Dobra. Tak, stara pająk, jaki zielony. Okej. Okay. Dobra, no to widzimy się zaraz. Już koniec tego filmu. Słuchajcie, tak? No, więc... możecie zostawić, ale nie musicie. Suba albo lajka. No więc... bajo!